Halo, słychać mnie? Tak, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Tylko chyba mnie nie widać, prawda? To jeszcze coś muszę nacisnąć, żeby mnie było dobry. Na razie widać. pana nie widać. O, teraz chyba będzie widać. Teraz jest w porządku. Czyli rozumiem, że nie mamy żadnych technicznych problemów jak na razie. No chyba nie, ja przynajmniej nie widzę takowych. No to super. To witamy serdecznie. Dzień dobry. Zaraz powinniśmy zacząć streamować na Facebooku, jak tylko wybije 18. Dobrze. Dobrze, jest już 18, więc myślę, że możemy zaczynać. Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Nazywam się Marlena Pater. Ja jestem Zuzanna Prochal. I razem mamy zaszczyt dzisiaj przeprowadzić wywiad z panem Łukaszem Gibałą, liderem organizacji Kraków dla mieszkańców. Serdecznie witamy. Dzień dobry. Czy mógłby nam powiedzieć pan coś więcej o sobie i o pana organizacji? Jestem radnym miejskim, ale też przedsiębiorcą. Mam niedaleko Krakowa fabrykę, gdzie produkujemy filament, czyli taki materiał do druku 3D, a oprócz tego ekologiczne deski tarasowe. No ale przede wszystkim od dawna działam publicznie. Byłem kiedyś posłem przez 8 lat, a potem skupiłem się na działalności lokalnej. W roku 2018 startowałem na prezydenta naszego miasta, prezydenta Krakowa. Nie udało się, ale wprowadziliśmy reprezentację do Rady Miasta i tam właśnie jestem liderem klubu Kraków dla mieszkańców, który to klub zrzesza trzech radnych, a oprócz tego działamy w Stowarzyszeniu Kraków dla mieszkańców. Stowarzyszenie było pierwsze, działa dłużej, no i walczymy o idee, które nam przyświecają, o lepszy Kraków. Więc teraz, czy mógłby Pan powiedzieć, jakie są główne cele Państwa organizacji, do czego ona dąży? Tak, oczywiście. Więc chcielibyśmy w dużym skrócie, żeby Kraków był miastem zielonym, czystym, uczciwym i dobrze zaplanowanym. Zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej zieleni, to rozumiem przez miasto zielone, żeby powietrze było jak najczystsze, żebyśmy byli miastem, w którym nie ma wątpliwości co do tego, że wszelkie decyzje są podejmowane w sposób merytoryczny, na bazie obiektywnych przesłanek, że wszystkie stanowiska są obsadzane w sposób jak najbardziej obiektywny. No i zależy nam na tym, żebyśmy mieli pewność, że Kraków jest zaplanowany dobrze, że nowe osiedla powstają po prostu z głową, są planowane rozsądnie, a nie są tak budowane na zasadzie widzimisię deweloperów. W takim razie z jakimi instytucjami podejmują Państwo współpracę? No przede wszystkim staramy się współpracować z mieszkańcami, z oddolnymi organizacjami. Na przykład jest taka organizacja Krakowski Alarm Smogowy. To oni od bardzo dawna działają na rzecz czystego powietrza. Jeszcze jak byłem posłem, działali i to w dużej mierze jest ich sukces, że w Krakowie mamy zakaz palenia węglem, że to powietrze trochę się poprawiło. Od dawna też współpracuję z taką organizacją Kraków Miastem Rowerów. To z kolei stowarzyszenie, które walczy na rzecz tego, żebyśmy w Krakowie mieli jak najlepsze warunki dla rowerzystów, bo wszyscy wiemy, że poruszanie się rowerem, do czego wszystkich przed ekranami zachęcam, jest dużo bardziej ekologiczne niż na przykład samochodem. Współpracujemy też od niedawna z taką bardzo fajną organizacją Akcja Ratunkowa dla Krakowa. To są ludzie, którzy walczą o zieleń, walczą, żeby tych wycinek zieleni było jak najmniej. Tak więc sporo jest tych organizacji, jest też trochę mniejszych, wszystkich bym nie był w stanie wymienić, ale te trzy pokazują kierunek i to, na czym nam zależy. A jeszcze mam pytanie odnośnie tras rowerowych w Krakowie. Czy Państwa organizacja w jakiś sposób, mam na myśli jakieś konkretne działania, które albo są w planach, albo już się odbyły, wspiera budowę nowych tras rowerowych? Tak, jak chodzi o ścieżki rowerowe, to
Myśmy już bardzo, bardzo dawno temu zbierali podpisy pod taką petycją, żeby w Krakowie ich było jak najwięcej. To było ponad 10 lat temu. Jeszcze nawet nie istniało Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. To była jedna z pierwszych naszych akcji. A potem udało się doprowadzić wspólnie właśnie z tą organizacją Kraków Miastem Rowerów do referendum w Krakowie. To było z 5 lat temu, chyba 2014 rok albo 2015. I tam w tym referendum krakowianie odpowiadali na 4 pytania. O metro, ale też o igrzyska, zimowe igrzyska olimpijskie. Oraz między innymi właśnie odpowiadali na pytanie o rowery i zdecydowana większość krakowianów była za tym, żeby budować tych tras rowerowych więcej w Krakowie. Z tego powodu w kolejnych budżetach tych pieniędzy na te trasy rowerowe było coraz więcej. To ciągle jest moim zdaniem kropla w morzu potrzeb, ale to jest z roku na rok coraz więcej. I też musimy tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Znaczy, z jednej strony są ścieżki rowerowe, które ja bardzo popieram. I to jest wtedy, kiedy rowerzysta może jechać osobnym traktem, że droga jest osobno, potem jest na przykład jakiś kawałek zieleni, a potem jest ścieżka rowerowa. A są też po prostu pasy rowerowe. To jest wtedy, kiedy na fragmencie drogi przeznaczamy kawałek jezdni dla rowerzystów. Można na przykład zrobić kontrapas, że te rowery jadą z przeciwnej strony, niejako tak się wydaje jakby pod prąd. Można też puścić je w tym samym kierunku samochody. I to już jest mniej fajne, bo to no, nie jest tak bezpieczne. Więc my walczymy o to, żeby jednak w Krakowie było najwięcej takich ścieżek rowerowych z prawdziwego zdarzenia, bo one zachęcają mieszkańców do tego, żeby faktycznie na ten rower wsiąść i się poruszać. Podczas gdy często ludzie skarżą się, że gdy muszą jechać no, nawet na wyznaczonym pasie rowerowym, ale gdzie obok jeżdżą samochody, to się boją. Dobrze, czy mógłby Pan przywołać jeszcze jakieś inne znaczące akcje, których podjęła się Państwo stowarzyszenie, które się podjęło? Tak, spodziewałem się tego pytania, więc sobie nawet spisałem. Pierwszą taką dużą akcją, którą zrobiliśmy, to była akcja Robimy Tlen. To była właśnie w ramach naszej walki ze smogiem. Rozdawaliśmy mieszkańcom bezpłatnie rośliny, które pomagają oczyszczać chociaż trochę powietrze w naszych mieszkaniach. Głównie były to skrzydłokwiaty. Potem władze miasta, magistrat podchwyciły ten pomysł i potem już sam Urząd Miasta rozdawał też takie w kolejnych latach takie rośliny i bardzo się z tego cieszyliśmy i cieszymy, bo no, jak ktoś kopiuje nasze pomysły, to znaczy, że jest to rodzaj takiej pochwały dla naszych działań. Kolejna akcja, bardzo podobna, to było z kolei szycie maseczek antysmogowych. Uczyliśmy ludzi szyć maseczki dla siebie, tych, których nie stać na kupno maseczki. Poza tym takie uszyte maseczki mają też ten plus, że lepiej przylegają do twarzy, bo są robione na wymiar. A to jest bardzo ważne. Jak się kupi za dużą maseczkę i są jakieś szczeliny, przez które powietrze i tak się może dostawać, no to wtedy taka maseczka tak naprawdę, nawet jak ma świetny filtr, jest bezwartościowa. Kolejna akcja to była akcja zaczipuj swojego psa. Tu z kolei promowaliśmy chipowanie psiaków, zaczipowaliśmy bezpłatnie kilkaset psiaków i promowaliśmy to, bo to jest bardzo fajne, dlatego że jak taki psiak z chipem się zgubi, no to wtedy jest dużo większa szansa, że się odnajdzie, że ktoś tego znajdzie, zczyta dane właściciela, no i go przekaże z powrotem właścicielowi. W wielu miastach to chipowanie jest bezpłatne, w Krakowie nie jest bezpłatne, więc chcieliśmy w ten sposób zmusić niejako prezydenta, władze miasta, żeby jednak też w Krakowie takie coś było, ale nam się nie udało, ale przynajmniej te kilkaset psiaków zaczipowaliśmy i też zwiększyliśmy świadomość mieszkańców. Potem była taka akcja, to już przechodzimy do czasów bardziej współczesnych, czyli zeszły rok, Jeszkanko od jeżów, bo rozdawaliśmy mieszkańcom domki dla jeżów. Rozdaliśmy takich domków 200, każdy sobie mógł przyjść, zgłosić się, no i u siebie koło domu taki domek postawić. To jest ważne, bo te jeże mają problem w zimie z przetrwaniem, zwłaszcza takich trudnych warunków pogodowych. I ostatnia akcja, o której opowiem, to jest akcja ekozapakowani. To też stosunkowo niedawna, sprzed półtora roku. Wtedy z kolei promowaliśmy używanie ekologicznych właśnie opakowań, czyli tego, żeby ludzie nie chodzili z sobami jednorazowymi plastikowymi, tylko rozdawaliśmy torby wielorazowe, tak żeby takie zakupy robić za pomocą takich toreb, ale też promowaliśmy wtedy przy tej okazji chemię domową i kosmetyki własnej produkcji. Znaczy rozdawaliśmy przepisy, jak można tanio i ekologicznie zrobić kosmetyki, czy zrobić środki czystości, bo to też jest i tańsze, ale też bardziej przyjazne dla środowiska i dla nas, bo w tych, które kupujemy, no jest dużo takich niezdrowych substancji. A czy w planach na przyszłość są jakieś akcje kolejne nawiązujące do tematu ekoopakowań? Tak, chcemy powtórzyć taką akcję. Natomiast teraz jest problem, że ten ostatni rok był ciężki, no bo mamy pandemię i niestety wychodzenie na zewnątrz do ludzi jest mocno ograniczone. Nie możemy się ustawić z jakimś stoiskiem i coś promować, bo to mogłoby... I słusznie mogliby nas ludzie oskarżać, że w jakiś sposób no, zwiększamy ryzyko epidemiologiczne. W związku z tym nie ukrywam, że ten ostatni rok był ciężki. Skupiliśmy się też trochę właśnie na takiej pomocy w walce z pandemią. Szyliśmy bezpłatnie maseczki,
Pomagaliśmy też szpitalom, dowodziliśmy tam środki czystości, też zorganizowaliśmy taką bardzo fajną akcję, gdzie staraliśmy się połączyć wolontariuszy oraz seniorów. Jak jakiś senior zgłaszał, że chciałby, żeby ktoś mu zrobił zakupy, no to wtedy szukaliśmy wśród tych, którzy się zgłosili, że są chętni jako wolontariusze, wśród młodych ludzi, kogoś, kto akurat może podjechać za niego i zrobić te zakupy. Więc na tym się skupiliśmy oraz skupiliśmy się na działaniach w Radzie Miasta. Tam też dużo się dzieje, a w końcu mamy trzech radnych, w tym między innymi mnie. Na przykład na najbliższej sesji w środę będzie procedowany taki plan zagospodarowania dla rejonu ulicy Kobierzyńskiej, gdzie urzędnicy wymyślili sobie, że w tym bardzo już zabudowanym terenie Ruszaju zabudują ostatnie 5 skrawków zieleni, które tam pozostały, i na nic zdały się protesty mieszkańców. Mieszkańcy złożyli 2000 uwag, protestując przeciwko temu, ale urzędnicy to zignorowali. No i na Radzie Miasta będzie głosowanie. Ja już złożyłem poprawki, żeby tę zieleń ochronić. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać innych radnych, chociaż to nie będzie łatwe, bo też jest ogromny nacisk deweloperów, którzy są właścicielami tych terenów, którzy chcą tam wybudować te bloki, bo to jest taki pomysł, żeby tam były bloki. Więc wracając do Pani pytania, tak, generalnie skupiamy się teraz na działaniach w Radzie Miasta oraz na takich działaniach, które da się robić bez wychodzenia na zewnątrz, czyli jakichś online'owych, a to mocno niestety ogranicza możliwość promowania różnego rodzaju ekologicznych zachowań. Czy walka z deweloperami zawsze jest skazana na porażkę? Czy udaje się Państwu czasami wygrać z nimi i ochronić jakiś skrawek zieleni? No to jest bardzo trudny temat. Tak naprawdę deweloperzy często szantażują radnych, tak jest w przypadku tej ulicy Kopierzyńskiej, mówiąc, że jak przeznaczymy jakieś tereny na zieleń, a oni są właścicielami tych terenów, no to oni będą występowali do sądu o odszkodowania. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i że najczęściej to są tylko strachy na lachy, bo sądy nie przyznają odszkodowania w takich sytuacjach, bo po to się wybiera władze miasta, żeby mogły decydować, gdzie można budować bloki, a gdzie nie. No ale niestety duża część radnych nie zna się na prawie i w jakiś sposób ulega szantażom tych deweloperów. Mało tego, część radnych też jest po prostu związana z deweloperami. Było wiele takich przypadków, gdzie jakiś radny był zatrudniony przez dewelopera, no to wiadomo, że wtedy nie podejmuje decyzji samodzielnie. No wiadomo, że taki deweloper, który mu płaci i go zatrudnia, ma wpływ na jego decyzję. Oprócz tego mamy taką karygodną sytuację w Krakowie, że prezydent naszego miasta przyjmował pieniądze na kampanię wyborczą od deweloperów i w tej kampanii, i w poprzedniej, więc też w jakiś sposób wiadomo, że jest z nimi związany. Dlatego to jest bardzo trudne. Nie ukrywam, że najczęściej przegrywamy te batalie, ale czasami się udaje i to wtedy człowiek jest taki bardzo z siebie zadowolony i bardzo dumny. Natomiast wydaje mi się, że trzeba powiedzieć sobie wprost, że bez innych decyzji, które krakowianie podejmą przy urnach, czyli bez zmiany obecnego układu w Radzie Miasta i bez zmiany prezydenta, to najczęściej te batalie będą jednak niestety skazane na porażkę. A czy tereny zielone na terenie Krakowa raczej zwiększają swoją powierzchnię na przestrzeni lat, czy ta powierzchnia maleje? No niestety maleje. Mam tutaj nawet takie dane, że w latach 2015-2019, czyli przez 4 lata, nie wiem, czy Państwo są w stanie to wyobrazić, czy nasi widzowie są w stanie sobie to wyobrazić, ale w samym centrum miasta było tyle zieleni, że to jest powierzchnia równoważna 275 boiskom piłkarskim. No, każdy z nas to widział, jak wygląda boisko piłkarskie, w jaki to jest ogromny teren. Wyobraźmy sobie, że ustawiamy 4 takie boiska przy sobie. Wyobraźmy sobie, że ustawiamy 10 boisk przy sobie, to już jest gigantyczny teren. A to nie mówimy o 4 czy o 10 boiskach, tylko mówimy o 275 boiskach piłkarskich. Taka ogromna powierzchnia w centrum naszego miasta została zabudowana przez te ostatnie 4 lata. No i to pokazuje skalę problemu i to pokazuje, w jak ogromnym stopniu Kraków jest niestety betonowany, co jest jednym z największych, jeśli nie największym problemem naszego miasta. Czy uważa Pan, że to betonowanie Krakowa jest głównie spowodowane tą niekontrolowaną deweloperką, czy są jeszcze jakieś inne czynniki wpływające na to? Prezydent i radni miasta mają narzędzie, żeby to zablokować, bo ustawodawca, czyli Sejm, wyposażył nas w takie narzędzia jak tworzenie planów zagospodarowania. W takim planie można wszystko dokładnie zapisać. Jaka ma być odległość między blokami, jakie te bloki mają być wysokie, ile ma być zieleni w danym miejscu. Można zapisać, że w danym miejscu będzie sama zieleń, czyli park. Można zapisać, jakie tam są ulice przewidziane, jakie są chodniki, żeby też te chodniki były szersze, żeby się dało po nich przyjaźniej przemieszczać. Wpisuje się tam też liczbę miejsc parkingowych, tylko problem jest w tym, że niestety te plany powstają bardzo wolno i najczęściej zanim plan powstanie dla danego terenu, to deweloperzy zdążą ten teren zabudować.
Jacek Majchrowski miał 20 lat, żeby pokryć Kraków planami, a pokrył go w połowie jak na razie. No to łatwo policzyć, że w takim tempie to będziemy potrzebowali kolejne 20 lat, żeby pokryć się cały Kraków, a tymczasem przez ten czas deweloperzy to wszystko zabudują. Co więcej, nawet jak się pojawiają propozycje ze strony prezydenta i urzędników miejskich jakichś planów, to tak jak na tej Kobierzyńskiej, często ci urzędnicy proponują, prezydent proponuje i podlegli mu urzędnicy, żeby w miejscu, gdzie jest zieleń, żeby postawić bloki. No i to jest ten problem. Gdybyśmy tutaj mieli bardziej takich stanowczych radnych i bardziej stanowczego prezydenta, którzy by się byli gotowi przeciwstawiać tej presji deweloperów, no to wtedy to by było do rozwiązania. Natomiast no, ci deweloperzy dysponują ogromnym kapitałem, mają też dobrych prawników. Ci prawnicy, jak powiedziałem, często z mównic nawet w Radzie Miasta zastraszają radnych, mówią o tym, jakie to wielkie pieniądze miasto będzie musiało opłacić, przekonują radnych w taki czy inny sposób. Do mnie też często trafiają no, deweloperzy, którzy przekonują, że w danym miejscu trzeba wybudować biurowce albo trzeba wybudować bloki, bo to jest bardzo korzystne, że to mieszkańcy bardzo tego chcą. Tymczasem ja wiem z doświadczenia, że najczęściej jest na odwrót, że mieszkańcy nie chcą zabudowy, bo uważam, że ta zabudowa już jest zbyt gęsta. A na pewno nie są takiej zabudowy, jaka powstaje obecnie w Krakowie, czyli takiej bardzo gęstej, gdzie tylko jest fragment przestrzeni między dwoma kamienicami, to wkłada się trzecią kamienicę, gdzie tylko jest fragment zieleni, to od razu się coś buduje. Kończąc tę długą wypowiedź, ja chciałbym, żeby obie panie, nasi wszyscy słuchacze, zwrócili uwagę, jak budowano kiedyś na przykład Starą Nową Hutę. No tam budowano tak, że była szeroka droga, pomiędzy dwoma pasami, w jedną stronę i dwoma pasami, w drugą stronę było osobne miejsce dla tramwaju, gdzie ten tramwaj się mógł bezkolizyjnie poruszać. Obok drogi był pas zieleni bardzo szeroki, potem był bardzo szeroki chodnik, także ci piesi byli odseparowani od samochodów, a potem były bloki i te bloki ustawiono w taki sposób, że jakby położyć jeden blok na ziemi, to on był w połowie do drugiego bloku, czyli odległość między blokami to była dwukrotność wysokości bloków. A w tej chwili buduje się bloki na przykład 30-40-metrowe w odległości 15 metrów jeden od drugiego, czyli w odległości mniejszej niż połowa wysokości danego bloku. No tak się zagęszcza niestety w tych nowych osiedlach Kraków, a to wszystko można wpisać w plany, żeby tak nie było, żeby te odległości były dużo, dużo większe i żeby też na tych osiedlach budować infrastrukturę społeczną, place zabaw, przedszkola, szkoły, sklepy, żeby to nie był tylko sam po prostu blok przy bloku i tyle. Może skupimy się teraz bardziej na pozytywnych aspektach. Czy może pan przywołać akcję, która była największym państwa sukcesem? No moim zdaniem to, czym Kraków w ogóle się może najbardziej pochwalić i w czym my mieliśmy swój mały udział, chociaż największy udział mieli aktywiści z alarmu smogowego, krakowskiego alarmu smogowego, no to jest to, że w Krakowie w ostatnim czasie bardzo się poprawiła jakość powietrza. Dalej przekraczamy normy, ale te normy są już przekraczane dużo mniej, dzięki temu, że udało się zlikwidować kilkadziesiąt tysięcy pieców na węgiel. I ja pamiętam, jak pierwszy raz do mnie trafili w roku 2011 ci aktywiści, to wtedy wszystkim się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby w Krakowie wprowadzić zakaz palenia węglem, że to się na pewno nie uda, że na pewno się nie uda wymiana tak ogromnej liczby pieców, gdzie trzeba tym ludziom dopłacać do wymiany pieca, gdzie trzeba ich przekonać. Ale ci aktywiści byli bardzo, bardzo zdeterminowani. Przychodzili pod magistrat, przychodzili w inne miejsca z transparentami, nawet z trumnami, żeby to w jak najbardziej taki drastyczny sposób zwrócić uwagę na skutki smogu, że smog zabija. Myśmy im pomagali, ja wtedy jako poseł też zabiegałem o to, żeby przyjąć ustawę, która umożliwi wprowadzenie takiego zakazu palenia węglem. No i ostatecznie się udało. Ten zakaz w Krakowie obowiązuje od niecałych 2 lat. Tych pieców ciągle jest kilkaset, bo niektórzy nielegalnie palą, ale one są stopniowo likwidowane. Niestety wokół Krakowa ciągle jest jeszcze ich dużo, ale i tak to powietrze, jak na przykład teraz kilka dni temu były takie problemy w całej Polsce ze smogiem, bo było bardzo zimno, więc ludzie palili intensywnie, to Kraków już nie był na szczycie tej listy, tylko był gdzieś daleko, daleko w drugiej dziesiątce. Dużo większy smog był w Warszawie, we Wrocławiu i to jest coś, z czego jestem bardzo dumny i cieszę się, że Kraków tutaj jakby stał się liderem i miastem, które jako pierwsze poczyniło takie daleko idące kroki, żeby to powietrze było czystsze. Myślę, że następne pytanie poniekąd omówiliśmy, ale chciałabym jeszcze zapytać, z jakimi trudnościami musicie się Państwo mierzyć oprócz tych wymienionych wcześniej? No to tak syntetycznie bym powiedział o 2 rzeczach. Coś, co bym nazwał beton partyjny oraz urzędnicze nie da się. Znaczy z jednej strony jest taki problem, że w Radzie Miasta są 4 kluby. Jest mój klub, jest klub prezydenta Majchrowskiego, jest Platforma Obywatelska i PiS. No i często ci radni są inteligentnymi ludźmi, którzy w kuluarach przyznają mi rację, no ale na przykład mówią, że im partia każe głosować tak, a nie inaczej. No i jak z takim czymś dyskutować? I to jest ten problem, że no niestety radni Platformy i PiS-u mają kierownictwo partyjne i te decyzje nie są podejmowane przez nich samych, tylko właśnie przez ich szefów partyjnych i potem ciężko jest ich przekonać. Podobnie zresztą z radnymi prezydenta, no oni często dostają dyspozycję magistratu od Jacka Majchrowskiego, jak mają głosować.
Natomiast po drugie, jeszcze większym problemem jest takie urzędnicze nie da się, taka opieszałość urzędów, gdzie po prostu czasami ja się czuję tak, jakbym bił głową w mur. No podam przykład. Jest taki urząd, który się nazywa PIMP, czyli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obowiązkiem tego urzędu jest kontrolować, czy jak inwestor coś buduje, to czy robi to zgodnie z prawem. No i my co chwilę zgłaszamy różne wnioski, bo widzimy, że inwestor ewidentnie wykracza poza pozwolenie. Zgłaszamy wnioski o kontrolę do tego urzędu i od pewnego czasu ten urząd nam odpisuje, bo widać, że po prostu mi się nie chce tego robić, co powinni robić, że my nie mamy interesu prawnego jako stowarzyszenie w tym, żeby działać w danej sprawie, bo nie jesteśmy sąsiadem na przykład tej inwestycji. No to jest bzdura, bo ja jako radny mam prawo i mam interes prawny, żeby interweniować w każdej takiej sytuacji. No, wystąpiliśmy już na drogę sądową do PIN-u i wiemy, że sąd nam przyzna rację i PIN będzie musiał te kontrole wykonywać, tylko sądy z kolei działają w taki sposób, że to potrwa 2-3 lata. No i pytanie, ile tych nielegalnych też budów, przynajmniej częściowo nielegalnych, bo czasami one są częściowo zgodne z prawem, częściowo nie, ile tych nielegalnych budów przez ten czas powstanie. I tak jest niestety z większością urzędów w Krakowie, i urzędów centralnych, czyli tych, które podlegają pod rząd, i tych miejskich, które podlegają pod prezydenta, że ci urzędnicy tam żyją tak jakby w swoim świecie, są zadowoleni, że przychodzą do pracy na 8 godzin, że pobierają pensję, ale jak trzeba coś wyjść spoza biurka, trzeba właśnie pojechać gdzieś coś skontrolować, trzeba wykazać się jakąś inicjatywą, bo my ich o to prosimy, bo my naciskamy, no to najczęściej odpowiadają nam, że nie da się, że nie mają odpowiednich kadr, bo mają za mało ludzi, no albo że prawda, to nie należy do ich kompetencji, odsyłają do innego urzędu, a ten inny urząd z powrotem do nich odsyła i to jest taki też ping-pong i takie przerzucanie się odpowiedzialnością. I to jest smutne, bo przecież po to płacimy urzędnikom, żeby oni jednak też starali się w jakiś sposób no, walczyć o to, żebyśmy żyli w lepszym mieście. Czy kiedykolwiek spotkał się pan z przeszkodami od strony mieszkańców Krakowa? Nie, ze strony mieszkańców nie, natomiast czasami rzeczywiście zgłaszają się do nas ludzie z nierealistycznymi postulatami czy propozycjami. Ktoś przychodzi z prawomocnym wyrokiem sądowym, który mu się nie podoba i mówi, że ja coś zrobił, żeby sąd wydał inny wyrok. Albo ktoś inny przychodzi z taką sprawą, że nawet premier by mu nie pomógł, bo na przykład coś dotyczy kwestii prawa unijnego, no to jaki ja mam wpływ na to, co w Brukseli zdecydowano. Więc wiele osób po prostu nie wie, jakie są kompetencje radnych, jakie są możliwości działań stowarzyszeń lokalnych i mają zbyt duże oczekiwania. Ale rzadko jest tak, ja sobie nie przypominam w tym momencie takiej sytuacji, żeby mieszkańcy działali świadomie na niekorzyść tych celów, które my chcemy zrealizować, czyli czystego, zielonego, ekologicznego Krakowa. Raczej tutaj napotykamy na problemy ze strony właśnie urzędników oraz tych partii politycznych i tego betonu partyjnego w Radzie Miasta. A czy mieszkańcy Krakowa podchodzą do zmian na rzecz ekologii raczej tak dosyć, że tak powiem, tłumnie, czy raczej to nie jest taki duży odzew ze strony mieszkańców? No, my uruchomiliśmy, to było chyba 5 lat temu albo 4 lata temu, 2015 albo 2016, czy nawet 5 albo 6 lat temu, już mam 2021, uruchomiliśmy taką akcję Pogotowie Obywatelskie, gdzie właśnie mieszkańcy mogą do nas przychodzić i prosić nas o pomoc, jak mają jakiś problem z deweloperem, nie wiem, z ZUS-em, z jakimś ministerstwem, z jakimś urzędem, albo zgłaszać nam takie sprawy, gdzie ich zdaniem gdzieś coś złego w mieście, żebyśmy zainterweniowali. No i skala tych naszych interwencji i tego, ile osób się zgłosiło, jest raczej optymistyczna. No, w samym zeszłym roku to było, na co ja spisałem, ale nie mam tutaj kartki, to było 800 kilkadziesiąt, już nie pamiętam dokładnie ile, ponad 800, niecałe 900 takich interwencji, które na rzecz mieszkańców wykonaliśmy. A od początku istnienia Pogotowia Obywatelskiego ponad 3000, więc wydaje się, że jest dużo ludzi, którzy chcą działać, którzy dostrzegają pewne złe rzeczy i chcieliby je zmienić. Sami często nie są w stanie, bo nie mają pewnej wiedzy prawniczej na przykład i przychodzą do nas albo nie mają siły przebicia. Chociaż z drugiej strony też powiedzmy sobie wprost, że Kraków jest miastem, które liczy prawie milion mieszkańców realnie, na papierze 750 tysięcy, w rzeczywistości trochę więcej, bo część osób się nie zameldowała, kropla mieszka. No więc pytanie, czy 3 tysiące na milion to jest dużo czy mało, no to już każdy z nas sam musi ocenić, ale ja tak czy siak jestem zadowolony, że chociaż te 3 tysiące osób, które chciały coś zmienić, się do nas zgłosiło. Co w takim razie na przykład osoby, które nie mają odwagi zgłosić się do państwa organizacji, mogą robić na rzecz Krakowa, żeby zmienić go na lepsze? Każdy z nas może na pewno działać we własnym zakresie, bo na przykład jakość środowiska jest sumą naszych indywidualnych działań. Jak ktoś używa dużo plastiku i go niepotrzebnie używa w sposób taki, że co chwila wyrzuca go na śmieci, bo to są jakieś na przykład jednorazowe torby plastikowe, no to niech zacznie używać toreb wielorazowego użytku. Jak ktoś ciągle jeszcze nie segreguje śmieci, a są takie przypadki, albo segreguje niechlujnie, to niech wejdzie na stronę MPO, niech poczyta, jak na czym polega dobra segregacja i niech zacznie segregować dobrze. Jak ktoś chce się poruszać w sposób ekologiczny, to niech
lata mało samolotem, a jeździ więcej pociągiem, jak chodzi o długie podróże. Ja sam jako poseł starałem się zawsze do Warszawy jechać pociągiem, a nie samolotem. Też po mieście można się poruszać w sposób bardziej lub mniej ekologiczny. No najlepsze jest oczywiście pieszo czy rower, no ale wszyscy wiemy, że jak jest zima, to nie, ciężko jest na przykład jeździć na rowerze, dla mnie przynajmniej ciężko. No ale zawsze można albo starać się, jeśli ktoś ma środki, jeśli już musi jeździć samochodem, to niech postara się przynajmniej kupić samochód elektryczny, który jest jednak bardziej ekologiczny, albo jeździć komunikacją miejską, która z założenia jest dużo bardziej ekologiczna. Warto też powalczyć o czystą energię. Ci, którzy mieszkają w domach, mają łatwiej, ale nawet jak ktoś mieszka w mieszkaniu, ja mieszkam w mieszkaniu, to jest możliwość zainstalowania paneli na dachu danego bloku. Trzeba poprosić sąsiadów, trzeba uzyskać oczywiście zgodę. Ja taką zgodę uzyskałem wspólnoty mieszkaniowej, czyli moich sąsiadów de facto. No i udało mi się ich przekonać. Zgodzili się na części dachu, zamontowałem swoje panele i dzięki temu wytwarzam czysty prąd. Więc mnóstwo jest takich rzeczy, które każdy z nas może sam robić. I często są to rzeczy takie, że możemy myśleć, że a jakie to ma znaczenie, co ja jeden będę robił, ale jeśli się sumuje działalność poszczególnych osób, to potem się okazuje, że ten wpływ na środowisko w zależności od tego, jak ludzie się zachowują, jest duży. To widać, jak się porównuje kraje takie bardzo ekologicznie świadome, na przykład Norwegów, z krajami mniej ekologicznie świadomymi, na przykład Polakami, albo z krajami zupełnie ekologicznie nieświadomymi, na przykład Rosjanami czy różnymi krajami azjatyckimi. No to te wskaźniki są zupełnie inne i to pokazuje, że tak naprawdę edukacja obywatelska, edukacja ekologiczna mają sens i one przynoszą efekty. A jeszcze odnośnie komunikacji miejskiej w Krakowie, jak wygląda sprawa metra, no, którego oczywiście na razie nie ma, ale czy w ogóle jakakolwiek budowa jest w planach albo czy jest możliwa, bo wiem, że zdania są bardzo podzielone na ten temat. Tak, ja nie ukrywam też, że jestem sceptyczny, znaczy uważam, że metro jest inwestycją tak drogą, że musiałby za to zapłacić rząd. Bez wsparcia z budżetu centralnego miasta na to nie stać. Dlatego ja zaproponowałem, jak startowałem na prezydenta w moim programie, żebyśmy zamiast tego zbudowali szybką kolej miejską, czyli kolej naziemną. Dzięki temu, że nie trzeba by się było wbijać w tunele, to koszt byłby 5-10-krotnie mniejszy, a ta kolej, ponieważ jeździłaby nie właśnie ulicami i nie stałaby w korkach, bo samochody by jej nie blokowały, miałaby osobne tory, głównie wykorzystałaby istniejące już tory PKP, bo przecież można było wynająć od PKP te tory, no jeździłaby szybko i przemieszczalibyśmy się niewiele wolniej jak metrem, co spowodowało pewnie, że część osób by się przesiadła z samochodów do takiej szybkiej kolei miejskiej. I to jest mój pomysł na rozwiązanie problemu deficytu transportu szynowego w Krakowie. I też może dopowiem jeszcze, że w ogóle uważam, że powinniśmy budować nowe osiedla właśnie przy węzłach komunikacji szynowej. Że gdybyśmy przy takich przystankach, tej szybkiej kolei miejskiej budowali nowe osiedla, to wtedy część osób być może, która by się tam wprowadzała, nie kupowałaby w ogóle samochodów, bo szybciej by dojechali właśnie tą szybką koleją miejską. To jest sposób na to, żeby też przekonać ludzi do tego, żeby się przesiedli do komunikacji miejskiej. Budujmy osiedla tam, gdzie właśnie ta komunikacja miejska dochodzi, gdzie będzie się szybko przemieszczać można przy jej, używając jej. Dobrze, chciałam jeszcze zapytać, czy są wprowadzone jakieś ograniczenia albo są w planie, żeby wprowadzić je, odnośnie transportu właśnie na terenie Krakowa z samochodami, które nie są elektryczne ani hybrydowe? No to jest problem, nie ukrywam. Generalnie wprowadzono w Polsce, Sejm wprowadził, już kiedy ja nie byłem posłem, tylko w tej ostatniej kadencji, wprowadził taką możliwość, że rzeczywiście miasta mogą wprowadzać tak zwane strefy czystego transportu. Jak na razie w żadnym mieście polskim ta strefa nie funkcjonuje, bo te strefy musiałyby działać w taki sposób, że tam mogły wjeżdżać tylko elektryki. Nie można na przykład wprowadzić takich przepisów, że nie wpuszcza się do danej strefy diesli albo jakichś samochodów starszych niż 10 lat i nad tym ubolewam, bo w Polsce tych elektryków ciągle jest tak mało, że próba wprowadzenia takich stref spotyka się z ogromnym oporem, no bo w Polsce samochody elektryczne mają mniej niż 0,1% wszystkich użytkowników dróg. Gdybyśmy zaczęli od mniej ambitnych celów, to być może byłoby łatwiej. Gdybyśmy zaczęli od tego, żeby wprowadzać takie strefy, że na przykład nie mogą wjeżdżać samochody starsze niż 10-letnie, potem starsze niż 5-letnie, a potem na przykład w ogóle samochody z silnikami spalinowymi, to wtedy sądzę, że dałoby się opinię publiczną do tego przekonać. W tej obecnej problem, się, to będzie prawo martwe, nie ukrywam, że w żadnym polskim generalnie nie uda się wprowadzić takie strefy. Czy z mniej ambitnych celów, to być może... A z jakimi problemami, to znaczy jakie są największe problemy Krakowa w kontekście ekologii?
No oprócz tej chaotycznej zabudowy, o której trochę mówiłem, jest smogu, więc nie powtarzajmy się, więc spróbujemy wymienić jakieś inne problemy. To moim zdaniem coraz większy będzie problem z zanieczyszczeniem gleb i wód. Zwłaszcza są takie tereny poprzemysłowe, na przykład tam, gdzie była dawna huta Lenina, która ostatnio się nazywa huta ArcelorMittal, bo została kupiona przez zagraniczne przedsiębiorstwo. I są gigantyczne połacie terenu, które naszym zdaniem, zdaniem moim i ekspertów, z którymi współpracuję, jest bardzo mocno zanieczyszczony. I to też może zagrażać naszemu zdrowiu, bo część tych zanieczyszczeń może poprzez wody gruntowe, poprzez wody podziemne, przedostawać się również do, no, do naszych organizmów, do najpierw rzek, a potem poprzez to, że będziemy pili tę wodę, może się przedostawać również do nas, do naszych organizmów. No i my od dawna postulujemy, żeby gruntownie zbadać te obszary. Tak samo jest w Podgórzu taki teren po fabryce Solvay. To była fabryka no, bardzo brudna, tam produkowano różnego rodzaju chemikalia i takie wyroby no, bardzo zanieczyszczające. W czasach komunistycznych, a więc też wtedy, kiedy te przepisy dotyczące ochrony środowiska były bardzo mało restrykcyjne. I też chcemy te tereny zbadać. Niestety na razie jest opór. Kiedyś Jacek Majchrowski powiedział coś takiego w wywiadzie, że on woli tych terenów nie badać, bo jak się okaże, że będą zanieczyszczone, to trzeba będzie wydać grube miliardy złotych na rekultywację. No ale moim zdaniem to nie jest tak, że możemy zamykać oczy i mówić, że problemu nie ma i wtedy on zniknie. Tylko trzeba niestety się z nim zmierzyć. Tak, to może być, że to będą miliardy na rekultywację tych terenów, no ale trzeba to jak najszybciej zrobić, bo nasze zdrowie jest tutaj najważniejsze i jest niezbędne. A oprócz tego jeszcze bym wymienił jeden problem, mianowicie no generalnie na całym świecie mamy kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. O tym mówi się coraz więcej. I w Krakowie też musimy niestety więcej w tym temacie robić. I jak chodzi o promocję czystej energii, przecież miasto ma ogromne budynki z ogromnymi dachami, gdzie mogłyby poinstalować na przykład panele fotowoltaiczne. I jak chodzi o kwestię retencji, od dawna się mówi, że w Polsce mamy suszę hydrologiczną, że po prostu coraz mniej wody się dostaje, bo tych deszczów jest coraz mniej, wody się dostaje do gleby. A jak betonujemy ogromne płacie terenu, no to tym bardziej to wchłanianie przez glebę wody jest mniejsze. Więc trzeba budować takie systemy retencyjne, które polegają na tym, że się zbiera wodę i się ją jednak odprowadza do gleby. I tu miasto też mogłoby dużo więcej robić. Na przykład wspierać mieszkańców, którzy chcą zamontować takie systemy. W zeszłym roku przeznaczono to tylko 2 miliony złotych. I te 2 miliony złotych już po 2 tygodniach się rozeszły. To była pula środków na cały rok, ale skończyła się po 2 tygodniach. W tym roku myśmy proponowali jako klub, żeby zwiększyć tę pulę środków do 3 milionów, ale tymczasem okazało się, że prezydent przeforsował, że to będzie tylko 1 milion złotych, no bo mówił, że budżet jest ciężki, że mamy COVID i tak dalej. Więc no jeśli będziemy w tym kierunku szli, to nie wróży to dobrze. Więc podsumowując, czyli mamy ciągle walkę o czyste powietrze, które jest coraz czystsze, ale jeszcze trochę zostało do zrobienia. Mamy kwestię niewycinania zieleni i rozsądnego planowania przestrzeni, to jest jedno z drugim powiązane, oraz mamy dwie dodatkowe kwestie, czyli zanieczyszczeń poprzemysłowych i kwestie związane z walką ze zmianami klimatycznymi. Dobrze. Wspomnieliśmy właśnie o problemach Krakowa. Czy na tle innych polskich miast są one tak bardzo poważne? Gdzie plasuje się mniej więcej Kraków? No to co powiem jest smutne, ale generalnie inne polskie miasta niestety wypadają też słabo. Znaczy, jeśli porównamy Kraków z miastami Europy Zachodniej, to jesteśmy daleko, daleko za nimi. I tak powinniśmy sobie moim zdaniem ustawiać poprzeczkę. Natomiast rzeczywiście możemy się porównać do Łodzi, czy do Warszawy, czy do Wrocławia i wtedy się okazuje, że Kraków wypada średnio, albo nawet w niektórych kwestiach, jak chodzi o walkę o czyste powietrze, lepiej niż średnio. I wtedy moglibyśmy być dumni z naszych osiągnięć. No ale generalnie moim zdaniem powinniśmy się porównywać do Kopenhagi, do Amsterdamu, do Oslo, czy do Londynu. A w tych miastach, które wymieniłem, i jak chodzi o planowanie przestrzenne, i jak chodzi o walkę o czyste powietrze, i jak chodzi o walkę ze zmianami klimatu, no to wprowadzono bardzo dużo rozwiązań, które w Krakowie od dawna apelujemy, ale które ciągle albo raczkują, albo są w fazie zupełnie początkowej. Ja podam jeszcze jeden przykład. Jak tylko zostałem radnym, czyli już 2,5 roku temu, jedną z pierwszych uchwał, które zgłosiliśmy, które zostały przyjęte, to była uchwała o powołaniu w Krakowie klastra czystej energii. I chcieliśmy, żeby w ogóle zacząć od tego, żeby zinwentaryzować, ile w Krakowie się zużywa prądu, ile pochodzi z odnawialnych źródeł energii, a ile z węgla, a ile jeszcze z czegoś innego. I do tej pory nam się tego nie udało osiągnąć. Cały czas urzędnicy miejscy po prostu nie są w stanie tak proste rzeczy zrobić, jak zbadać, w jakim punkcie jesteśmy, w punkcie wyjścia. Czyli przedstawić prostej diagnozy, w jakim procencie prąd produkowany w Krakowie jest czysty, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. A co dopiero z jakimiś dalej idącymi działaniami, żeby wspierać te odnawialne źródła energii, skoro nawet nie wiemy, w jakim punkcie stoimy. I ta opieszałość działania właśnie urzędów, ta opieszałość urzędnicza jest głównym powodem, dla którego większość polskich miast, praktycznie wszystkie polskie miasta są daleko za zachodnimi miastami, chociaż muszę powiedzieć, że pojawiają się takie jaskółki nadziei, jak chodzi o polskie miasta. Są takie miasta średniej wielkości,
które radzą sobie całkiem nieźle. Na przykład Ostrów Wielkopolski ma bardzo fajną panią prezydent, która od dawna tam promuje takie rozwiązania progresywne, proekologiczne. Można się przyjrzeć temu, co robi. Dobrze sobie radzi też prezydent Materek, to jest bardzo młody człowiek, sporo młodszy ode mnie. Został prezydentem nie mając 30 lat, w tej chwili już jest po 30, ale też bardzo mocno działa w województwie świętokrzyskim, jest takie miasto Starachowice i on tam właśnie też robi wiele rzeczy, które no, budzą mój podziw. Natomiast jakoś tak się stało, że w tych największych 5-6 miastach, no wszędzie to ta walka idzie dużo wolniej, walka z problemami ekologicznymi. I tu trudno by mi było wskazać jakieś takie jedno miasto, które moglibyśmy postawić na pomniku, na piedestale i powiedzieć, że to miasto w niczym nie ustępuje miastom zachodnim. Czy ze strony władz miasta, i nie mam tu na myśli państwa organizacji, tylko wybrane przez nas władze miasta, czy one podejmują jakieś konkretne działania na rzecz ekologii i jak one zapatrują się na ten temat? No to jest zbyt ogólne pytanie, bo jednak w Radzie Miasta mamy różne kluby i to stanowisko tych klubów jest różne. Na przykład wydaje mi się, że jednak najmniej taką partią wrażliwą ekologicznie jest Prawo i Sprawiedliwość, gdzie często dominuje taki pogląd, że to, co było w przeszłości, jest dobre. Jak zawsze paliliśmy węglem, no to ten węgiel nie jest taki zły. I generalnie, że ta duża część na przykład mówienia o zmianach klimatycznych to jest jakaś histeria, to jest jakiś spisek lewicowych. Nawet takie poglądy padały z mównicy z radnych Prawa i Sprawiedliwości, co mnie bardzo smuci. Są radni Platformy i radni prezydenta Majchrowskiego, którzy są bardziej świadomi ekologicznie, ale często lubią mówić, że się nie da. Oni generalnie w mieście rządzą, mają większość, no więc w związku z tym wszystko, co się zaproponuje, to oni mówią, że jest dobre, ale że to wymaga więcej czasu, że może nie teraz, że teraz mamy inne problemy, czyli taka psychologia. No i jesteśmy my, którzy staramy się jakoś właśnie zmuszać i mobilizować do działania. No i są aktywiści miejscy, którzy też naciskają na te władze miasta, dzięki temu coś się w naszym mieście dzieje. Ja też nie ukrywam, ubolewam nad faktem, że ta wymienność tych stanowisk jest taka mała, że w Radzie Miasta mamy bardzo dużo radnych, którzy są piątą, szóstą kadencję, ponad 20 lat, że prezydent jest też ponad 20 lat. No i jak ktoś zbyt długo pełni jakąś funkcję, to tak trochę przestaje mu się chcieć, tak zaczyna jakby, tak osiada na tych swoich osiągnięciach. Dlatego moim zdaniem we wszystkich stanowiskach, czy to w Sejmie, czy w Radzie Miasta, czy w rządzie, czy właśnie wśród burmistrzów, czy prezydentów miast, powinna być jednak kadencyjność, bo no, mamy dużo mądrych ludzi w Krakowie, w Polsce, nic by się nie stało, jakby to sprawowanie ważnych funkcji publicznych było ograniczone w czasie, a potem ktoś by ustępował na rzecz innych osób i wydaje mi się, że wtedy wszyscy byśmy na tym zyskali. Jakie znaczące zmiany należałoby wprowadzić w Krakowie, aby osiągnąć ten ekologiczny cel? Po pierwsze, należałoby pokryć Kraków cały planami zagospodarowania przestrzennego i ograniczyć w ten sposób wycinkę zieleni, tym samym też chronić korytarze ekologiczne, chronić tereny cenne przyrodniczo. Na przykład mówiliśmy tutaj o tych terenach 5 przy Kobierzyńskiej, to dwa z tych terenów, z tych 5 zostały zaklasyfikowane przez samych urzędników miasta jako tereny o bardzo wysokich walorach przyrodniczych. No to pojawia się pytanie, jak to jest możliwe, że sami urzędnicy z jednej strony klasyfikują jakieś tereny jako bardzo cenne przyrodniczo, a z drugiej strony chcą je zabudowywać, więc to jest sprzeczność. Ale wracając do Pani pytania, więc po pierwsze pokryć cały Kraków planami zagospodarowania przestrzennego. Po drugie, należałoby właśnie realnie uruchomić taki klaster czystej energii w Krakowie, zacząć inwestować w odnawialne źródła energii, stawiać panele fotowoltaiczne na dachach budynków publicznych, stworzyć farmy, w ogóle można stworzyć całe farmy fotowoltaiczne też w Krakowie, co jest drugi kierunek, który bym gorąco polecał. Trzeci kierunek, o którym też mówiłem, to są badania tych gleb poprzemysłowych i żebyśmy wiedzieli, w jakim tutaj punkcie jesteśmy. No i czwarty, ostatni kierunek to dokończenie walki ze smogiem poprzez na przykład zachęcenie gmin ościennych, żeby też wymieniły te piece węglowe. Kraków mógłby się podzielić swoim know-how, mógłby nawet sfinansować w jakiejś części tę wymianę tych pieców, dlatego że w Zielonkach, w Skawinie czy w Wieliczce ich jest ciągle bardzo dużo. Co my jako mieszkańcy Krakowa moglibyśmy zrobić dla miasta, aby było bardziej przyjazne dla środowiska? No to bym zwrócił uwagę na działania na dwóch płaszczyznach. O jednej już powiedziałem, więc tylko przypomnę, czyli każdy z nas może po prostu sam żyć w sposób bardziej ekologiczny, oszczędzać energię, nie zużywać, używać rzeczy wielorazowego użytku, a nie jednorazowych, czy starać się właśnie inwestować, na ile to jest możliwe, w czystą energię, w instalację paneli fotowoltaicznych u siebie.
ale po drugie też ważne, żebyśmy byli świadomymi obywatelami, którzy czytają to, co politycy proponują, którzy idą głosować. Jak wybieramy parlament, to wybierajmy ludzi z takich partii i o takich poglądach, którzy rzeczywiście są świadomi problemów ekologicznych, chcą działać na rzecz ekologii. Jak wybieramy sejmik województwa, jak wybieramy Radę Miasta, to też głosujmy na takie osoby. I te dwie płaszczyzny, jak z jednej strony będziemy sami głosować tak, żeby wygrywali ludzie, którzy mają na przykład takie poglądy bardziej jak Joe Biden niż jak Donald Trump. To Donald Trump też bardzo dużo złego zrobił dla środowiska, bo blokował inicjatywy takie proklimatyczne. Więc mam nadzieję, że to się ta polityka Stanów Zjednoczonych zmieni po ostatnich wyborach. Więc jeśli będziemy głosowali na odpowiednie osoby oraz sami będziemy dawali przykład, a coraz więcej zwłaszcza młodych osób, i to mnie buduje, jest właśnie, chce żyć eko, chce żyć w sposób taki właśnie przyjazny dla środowiska, no to to w zupełności wystarczy, tylko żebyśmy faktycznie te dwie rzeczy zrobili. Czy myślał Pan na przykład o jakichś zmianach w szkołach, aby więcej się w nich mówiło, czy robiło na cel ekologii? Tak, myśleliśmy o tym. Niestety program kształtowania, program kształcenia, czyli tak zwana podstawa programowa jest ustalana w Ministerstwie Edukacji, więc to są prerogatywy no, administracji rządowej, a nie samorządowej. To nie jest tak, że my tutaj w Krakowie możemy zdecydować, że uczniowie muszą chodzić na przykład na zajęcia z ekologii albo ze zmian klimatu. Można wprowadzić takie zajęcia jako zajęcia dodatkowe i pytanie, czy by byli chętni. Moim zdaniem byłoby trochę chętnych i zawsze byłby to krok do przodu. Mieliśmy to też w naszym programie i myślę, że do tego wrócimy. W tym momencie generalnie jest takie nastawienie ze strony Jacka Majchrowskiego i rządzącej koalicji, że oni nie chcą słyszeć o jakichś nowych programach, które generują koszty, no bo mówią, że miasto jest w bardzo trudnej sytuacji. I to trochę jest prawda, bo rzeczywiście przez tą pandemię mamy też kryzys gospodarczy, który spowodował spadek dochodów do budżetu miasta, więc na razie staramy się działać w taki sposób bezkosztowy, czyli na przykład jak zablokujemy zabudowę tych terenów przy Kobierzyńskiej, to to nic miasta nie kosztuje. A unikamy zgłaszania takich pomysłów, które generują pewne koszty, jak na przykład dodatkowe lekcje w szkołach, gdzie trzeba było zatrudnić nauczycieli, gdzie trzeba było środki na to przekazać. Ale wcześniej czy później do tego wrócimy, bo tak jak pani słusznie w tym pytaniu tak naprawdę sugerowała. I im wcześniej zaczyna się ludzi kształcić, im szybciej mi się mówi o naszej planecie, o tym, jak chronić środowisko, to tym jest większe prawdopodobieństwo, że oni sobie pewne nawyki przyswoją. Bo jak człowiek w dzieciństwie już sobie przyswoi pewne nawyki, to potem jest mu łatwiej je utrzymywać. A trudniej jest na przykład kogoś, kto ma 50, 60 czy 70 przekonać do zupełnie nowych nawyków, do zupełnie nowego sposobu życia. A w jakim stopniu pandemia koronawirusa odbiła się na środowisku Krakowa? A to jest pewien paradoks, bo z jednej strony pandemia koronawirusa na całym świecie spowodowała, że przepraszam, że mamy czystsze środowisko, no bo nagle się okazało, że mniej osób zaczęło się poruszać, bo były te lockdowny wszystkie i są cały czas w różnych miejscach. To tak jest mniejsza mobilność, to jest mniejsza emisja dwutlenku węgla, mniejsza emisja spalin. No przecież ruch lotniczy bardzo mocno zamarł, tych samolotów lata dużo mniej, więc też jest trochę czystsze przez to nasze niebo. Produkcja przemysłowa też trochę spadła, ona też generuje trochę zanieczyszczeń, więc to jest taki paradoksalny, pozytywny wpływ pandemii na środowisko. No ale pamiętajmy, że pandemia nie będzie trwała wiecznie i wcześniej czy później znowu ludzie zaczną latać samolotami, zaczną jeździć samochodami, więc to jest taka chwila wytchnienia. Ale jeśli właśnie nie wtłoczymy w ludzi tych nawyków bardziej proekologicznych, jeśli nie wprowadzimy pewnych systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym czy na szczeblu miejskim, no to to wszystko wróci do normy, a nawet te problemy będą się potęgować, bo wiadomo, że jak coraz więcej osób jest bogatych, to coraz więcej osób będzie chciało latać samolotami na wycieczki zagraniczne, czy kupić sobie samochód, albo nawet dwa albo trzy samochody na rodzinę, bo teraz taki jest standard w Polsce. Dlatego ja bym tutaj no nie liczył, że to będą jakieś trwałe zmiany, tylko to były chwilowe zmiany związane właśnie z pandemią. Czy uważa Pan, że jest to proste, aby przekonać ludzi, zwłaszcza tych starszych, żeby zmienić właśnie swoje nawyki? Czy musi Pani i Pana organizacja często się mierzy z trudnościami w tym względzie? Nie, jest to bardzo trudne, niestety. My na przykład prowadzimy takie zajęcia dla seniorów, gdzie staramy się ich przekonywać do pewnych zachowań. I akurat mamy to szczęście, że trafiamy na takich seniorów, którzy chcą być aktywni. To są też, powiem wprost, głównie panie. Nie wiem, z jakichś powodów dużo więcej tych pań się zgłasza do Centrum Aktywności Seniora i one chcą jakoś działać i łatwiej jest je do czegoś przekonać. Gorzej jest z panami. Ale tak czy siak to są ułamki procent no, całej populacji. W Krakowie mamy 150 tysięcy seniorów, a w CAS-ach, czyli w Centrum Aktywności Seniora, aktywnych jest kilka tysięcy.
Te kilka tysięcy to są chyba niestety osoby wyjątkowe. One chcą faktycznie działać i się da wtedy przekonać, a te pozostałe 90% jest nieaktywnych i do nich jest dotrzeć dużo, dużo ciężej, bo nawet nie wiemy jak. No bo one nie mają internetu, więc w ten sposób do nich nie dotrzemy. Nie przychodzą od ekstrasów, więc też nie możemy im zaproponować jakichś zajęć na żywo. Nie ukrywam, że mamy tutaj pewien problem. Rozdajemy taką gazetkę papierową, licząc, że właśnie w ten sposób dotrzemy do seniorów, no bo skoro nie czytają internetu, to być może część z nich weźmie tą bezpłatną gazetkę. Natomiast no, ja jednak bym zaczął od tego, żeby wyedukować osoby właśnie bardzo młode, czyli uczniów, niepełnoletnie, oraz osoby młode, 20-30-kilkuletnie. I wydaje mi się, że jakbyśmy tutaj osiągnęli sukces na poziomie 80-90%, to to i tak byłby ogromny krok do przodu, co nie znaczy, że całkiem położył oczywiście kreskę na seniorach. Też trzeba ich w miarę edukować, ale powiedzmy sobie wprost, to nigdy nie będzie działanie skuteczne w 100, czy nawet w 70, czy nawet w 50%. A czy w Krakowie są odpowiednie regulacje dotyczące wyrzucania i segregowania śmieci? Bo właśnie wiemy, że śmieci to jest no, duża część walki z zanieczyszczeniem środowiska. No, tu mamy jakby znowu teorię i praktykę. Teoretycznie to, co powinni wrzucać, to wszystko zdawana większość tych odpadów, która trafia do tych kubów i tak potem musi być segregowana w sortowni śmieci, bo okazuje się, że ludzie to źle sortują, więc widać, że jest problem po prostu ze świadomością. Dlatego my zrobiliśmy też takie kilka takich akcji, na przykład wydrukowaliśmy naklejki, które potem nalepialiśmy na tych kubłach, żeby dokładnie opisać, co to znaczy papier, co to znaczy plastik, co to znaczy bioodpady, bo ludzie nie do końca wiedzą i się mylą. Robiliśmy też taką akcję w internecie, gdzie staraliśmy się ludzi edukować i to w jakiś sposób przynosi efekty, no ale to ciągle jest za mało, a nie udało nam się przekonać, niestety tutaj ponieśliśmy klęskę jak na razie, ale wrócimy do tego, nie udało nam się przekonać urzędników miejskich, żeby MPO i żeby miasto zrobiło większą kampanię edukacyjną, a bez tego to wydaje mi się, że ten system segregacji będzie się bardzo wolno wdrażał. No i poza tym jest problem z dzikimi wysypiskami śmieci. No wiele osób po prostu chce zaoszczędzić i nie chce płacić za odpady, za ich wywożenie i wysypuje śmieci byle gdzie. Tu też działamy. Jest taki ekspert w naszym think tanku i też mój kolega Tomasz Fischer, doktor Tomasz Fischer, on jest akademikiem. I on udało mu się przeforsować w ramach budżetu obywatelskiego taki projekt, że zainstalował w miejscach koło siebie kilkanaście kamer. I to były takie miejsca, gdzie wcześniej ludzie wysypywali na dziko śmieci. I faktycznie to zadziałało. Jak się te kamery pojawiły, to udało się nagrać sprawców, poszło zgłoszenia na policję. Kilka osób zostało ukaranych mandatami. I potem okazało się, że te miejsca nagle stały się czyste. Czyli, ci ludzie przestali tam wyrzucać śmieci. Pytanie, czy się przenieśli w jakieś inne miejsca, czy się nauczyli po tych kilku mandatach, że jednak nie warto tego robić. No ale tak czy siak, jakbyśmy ustawili wszędzie tam, gdzie dochodzi do takiego dzikiego wyrzucania śmieci, takie kamery, a taki jest cel naszego stowarzyszenia, będziemy zgłaszali takie projekty dla kolejnych, bo to był taki, potraktowaliśmy to taki pilotaż, będziemy zgłaszali dla kolejnych obszarów takie projekty, to może to jest też sposób na to, żeby z tą plagą zawalczyć. Chociaż tu nawet się pojawia taka wątpliwość, czy po prostu ci ludzie wtedy częściowo nie będą wyjeżdżali poza Kraków, jak ustawimy wszędzie w Krakowie takie kamery, a tam niestety nasza władza jako Rady Miasta czy jako aktywistów nie sięga, bo działamy na razie na terenie Krakowa. Ale z drugiej strony wydaje się, że to na pewno utrudni działalność, jeśli będą musieli 30 czy 40 kilometrów jechać z tymi śmieciami, więc może jakiś efekt z tego będzie. Jak wyobraża sobie pan Kraków 50 lat? Czy mógłby pan przedstawić dwie wersje, w jedną, w której żadne zmiany nie zostaną wprowadzone, a drugą, w którą właśnie coś uda się zdziałać? Nie potrafię sobie wyobrazić Krakowa za 50 lat, bo to jest bardzo długa perspektywa. Moim zdaniem może dojść do wielu rewolucji, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na pewno w ogóle świat za 50 lat będzie inny, jak chodzi o energię. Myślę, że w ogóle już nikt nie będzie spalał paliw kopalnych i To jest według mnie oczywiste, bo to się nawet przestanie opłacać. Nie tylko chodzi o przyjazność dla środowiska, ale przestanie się opłacać spalanie ropy, spalanie węgla, spalanie gazu, bo dużo taniej będzie można uzyskać energię ze słońca czy z wiatru, bo te ceny na przykład paneli fotowoltaicznych z roku na rok spadają. I na pewno też bardzo świat się zmieni pod tym kątem, że sztuczna inteligencja się bardzo rozwinie i to są dwie kluczowe zmiany. Czysta energia i sztuczna inteligencja. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić do końca tych implikacji tego rozwoju sztucznej inteligencji,
bo może się okazać, że za kilkanaście lat no, te komputery będą na tyle sprawne, że przejmą wiele takich dziedzin, które obecnie należą do ludzi, jak chociażby badania naukowe, co radykalnie przyspieszy postęp technologiczny. Wszystkim naszym słuchaczom polecam książki na przykład Harariego, to taki pisarz izraelski, który w książce Homo sapiens i w książce Homo Deus opisuje, do czego mogą prowadzić zmiany technologiczne. Dlatego ja bym raczej się skupił na tym, jak będzie wyglądał Kraków za 10 lat. To jest moim zdaniem perspektywa bardziej realna. I tutaj jestem w stanie sobie rzeczywiście wyobrazić dwa warianty. Jeden wariant, który będzie polegał na tym, że będziemy miastem coraz bardziej gęsto zabudowywanym, z coraz mniejszą ilością zieleni i z coraz większą liczbą stojących w korkach i kopcących samochodów, z którego ludzie zaczną się po prostu wyprowadzać, bo będzie się nam żyło coraz gorzej w takim mieście, a już część osób ucieka z Krakowa. No a drugi wariant to jest taki wariant, gdzie jednak uda nam się pokonać do końca smog, uda się zachować istniejącą zieleń, uda się wprowadzić czystą energię i czysty transport w ciągu 10 lat, a nie w ciągu 50 lat. I dzięki temu Kraków może być takim liderem też w Polsce i ściągać talenty z całej Polski, nawet może z innych krajów do naszego miasta. Będzie się tutaj żyło komfortowo, będzie się tutaj żyło przyjemnie i taki jest też cel naszego stowarzyszenia. A czy Kraków mieszkańców w najbliższym czasie planuje jakieś akcje? No tak, powiedziałem, teraz się skupiamy na tej Kobierzyńskiej. Chcemy przewalczyć w przyszłym tygodniu, żeby jednak tych 5 terenów nie zabudowano. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, wymyśliliśmy taką rzecz, żeby złożyć taki projekt uchwały w Radzie Miasta, żeby w Krakowie zaczął obowiązywać bilet przystankowy. Tak jest w niektórych miastach, że płaci się w zależności od liczby przejechanych przystanków. I to jest bardzo korzystne rozliczenie dla mieszkańców. Może to też zachęci część mieszkańców, aby się przesiedli do komunikacji miejskiej. Natomiast nie jesteśmy w stanie zaplanować żadnych akcji takich w plenerze, no bo nie wiem, jak długo będą trwały obostrzenia covidowe. Więc tu na razie się wstrzymujemy. Co pan sądzi o mediach? Jaki wpływ mają właśnie na promowanie postaw ekologicznych? Czy właśnie bardziej do tego skłaniają, czy zniechęcają? Wydaje mi się, że coraz więcej jest dziennikarzy, którzy są świadomi ekologicznie. Przepraszam bardzo, muszę sobie przynieść wodę i zaraz wrócę. Tak, przepraszam Państwa bardzo, ale już mam wodę. Więc wydaje mi się, że coraz więcej dziennikarzy jest świadomych ekologicznie. Zwłaszcza jak rozmawiam w kuluarach Rady Miasta, to widzę, że coraz więcej z nich jest świadomych, ale z drugiej strony dziennikarze też dążą do większej klikalności. No i w związku z tym wybierałem takie tematy, które ludzi interesują, gdzie jest dużo na przykład przemocy, gdzie jest jakaś sensacja, coś się dzieje, jakieś morderstwo. Czy inna tego typu sytuacja. I dlatego wydaje mi się, że dużo za mało jest tych kwestii ekologicznych w mediach. Dobrze. Czy mógłby Pan jakoś podsumować działania Pana organizacji i sytuację Krakowa na koniec już naszego spotkania? No, dla nas, nie ukrywam, dużym plusem jest to, że udało nam się wejść do Rady Miasta, że mamy 3 radnych, mamy kilkunastu radnych dzielnicowych, mamy coraz więcej ekspertów, kilkudziesięciu akademików z nami współpracuje z różnych dziedzin. No i liczymy na to, że też ostatnie sondaże, które dają nam bardzo wysokie poparcie, spowodują, że jednak będziemy mieli coraz większy wpływ na Kraków. Wpływ zarówno taki oddolny, jak chodzi o przekonywanie mieszkańców, ale też wpływ realny, że będziemy mieli w kolejnej kadencji jeszcze więcej radnych, że być może uda się nam wygrać wybory prezydenckie. I że to wszystko doprowadzi do pewnej zmiany myślenia, zmiany paradygmatu w naszym mieście. Z takiego paradygmatu, który polega na tym, że im jest więcej betonu, im jest więcej takich szerokich ulic, im jest więcej takich ulic ala autostrad, im jest więcej samochodów, to jest postęp, bo tak moim zdaniem część urzędników starego pokolenia ciągle myśli. W taki paradygmat, że miasto szczęśliwe, miasto komfortowe, to jest miasto takie z dużą ilością zieleni, to jest miasto dobrze zaplanowane, to jest miasto ekologiczne, miasto, które troszczy się o przyrodę.
I wydaje mi się, że jest duża szansa, żeby faktycznie to się zmieniło, tylko chodzi o to, kiedy się zmieni. Czy uda nam się to zrobić za rok, za 2 lata, czy za 10, czy za 15 lat. Ja liczę, że szybciej nam się uda to osiągnąć, że to przyspieszy i że dzięki temu no, będziemy wszyscy dumni w tym, że żyjemy w mieście, które będzie liderem w Polsce, jak chodzi o ochronę środowiska i o komfort mieszkańców. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Łukaszem Gibałą, liderem organizacji Kraków dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się nawiązać jakieś współpracę w trakcie trwania naszego projektu i że wszyscy widzowie tutaj obecni i także nowi, którzy do nas dołączą, będą na bieżąco nas wspierać i uczestniczyć w naszym projekcie. Bardzo tak, dziękuję. I życzę samych sukcesów Państwu organizacji i jeszcze raz dziękujemy, że zgodziliście Państwo przeprowadzić wywiad. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie obie panie, pozdrawiam naszych widzów. Cieszę się, że i obie panie, że nasi widzowie są zainteresowani tematyką ekologiczną. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej mieszkańców, którzy będą też się tym interesowali i było mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.